Rada Miejska zgodziła się na zabezpieczenie w wieloletniej prognozie finansowej dodatkowych 16 milionów złotych na dokończenie budowy Radomskiego Centrum Sportu. Cieszę się, że radni Rady Miejskiej podzielili mój pogląd, że na teren budowy przy ulicy Struga 63 należy jak najszybciej wprowadzić firmę, która będzie gospodarzem, która dokończy Radomskie Centrum Sportu, tak abyśmy jak najszybciej, my radomianie, cieszyli się z nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej i stadionu piłkarskiego. Pieniądze są już zabezpieczone, przetarg został rozstrzygnięty, a kiedy wynik postępowania się uprawomocni, będzie można podpisać umowę. W tej chwili firma Betonox musi przedstawić nam gwarancję należytego wykonania umowy i w przeciągu najbliższych tygodni nastąpi podpisanie umowy na wykonawstwo, na dokończenie Radomskiego Centrum Sportu, czyli hali widowiskowo-sportowej stadionu piłkarskiego. Od momentu podpisania umowy firma Betonox Construction będzie miała 12 miesięcy na zrealizowanie całego Radomskiego Centrum Sportu wraz z układem drogowym. Przypomnijmy, że oferta Betonox Construction opiewa na ponad 82 miliony złotych. Zamówienie obejmuje oprócz dokończenia budowy hali i stadionu także budowę układu komunikacyjnego wokół Radomskiego Centrum Sportu. Zarządzanie służbą zdrowia to dzielenie biedy i gaszenie pożarów, ocenia Jerzy Zawodnik, zastępca prezydenta Radomia. Podkreśla, że miasto wywiązuje się ze swoich obowiązków związanych z organizacją ochrony zdrowia, ale jej finansowanie należy do Narodowego Funduszu Zdrowia, o czym ostatnio bardzo wyraźnie przypomniał w swoim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny. W ostatnich tygodniach głośno było o spowodowanej brakiem lekarzy groźbie zawieszenia pracy oddziału chirurgii w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Ostatecznie dzięki staraniom władz miasta, dyrekcji szpitala i przy wsparciu ze strony lekarzy ze szpitala na Józefowie udało się zabezpieczyć wszystkie grudniowe dyżury. Od nowego roku natomiast na oddziale chirurgii będą pracować nowi lekarze. Jak podkreśla wiceprezydent Zawodnik, nie wszystkim jednak należą się podziękowania. Gorzkie słowa w stosunku, że tak powiem, do osób rządzącym dzisiaj w naszym kraju, zarówno politykom, posłom, ale także członkom rządu, którzy bardzo chętnie wypowiadają się na temat, co prezydent powinien zrobić, natomiast sami z siebie, że tak powiem, nie dają niczego, a wręcz można powiedzieć, czasami czujemy, że mamy podkładane nogi. Zdaniem Jerzego Zawodnika brak lekarzy to jeden z wielu przejawów szerszego systemowego problemu. Finansowanie nie nadąża za rosnącymi kosztami. Koszty w stosunku do roku poprzedniego wzrosły nam około 20 milionów złotych. Nie wiem oczywiście, jaki dostaniemy ryczałt. Nie spodziewamy się na pewno takiej kwoty. Czekamy na to. I chciałbym powiedzieć, że to, co słyszymy i widzimy, jest zatrważające, ponieważ te koszty, które wzrosły, to nie wynikają z żadnej jakby dodatkowych działalności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, a wręcz te koszty są wymuszone przez stronę rządzącą. Warto przypomnieć, że miasto ze swojego budżetu nie może finansować świadczeń zdrowotnych, może natomiast finansować inwestycje. Tylko w tym roku na inwestycje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym została przeznaczona suma ponad 40 milionów złotych. Tysiącami kolorowych światełek rozbłysła świąteczna iluminacja centrum miasta. Cieszymy się naszą iluminacją. Pokazujemy, jakie nasze miasto jest piękne, nie tylko na co dzień, ale szczególnie w tym okresie świątecznym, kiedy towarzyszy nam iluminacja, Radom pięknieje, Radom jest rozświetlony, radomianie się cieszą. Mam nadzieję, że wspólnie wszyscy ten okres świąteczny przejdziemy spokojnie. W okresie świątecznym ulicę Żeromskiego zdobi m.in. tunel świetlny oraz ustawione na placu przed Urzędem Miejskim świetlne figury. Miś z prezentami, Mikołaj na motocyklu, wielka bombka oraz napis I love Radom. Przy okazji uroczystego odpalenia iluminacji z placu Konstytucji 3 maja na plac Korackiego przeszła druga świąteczna parada światła. W paradzie wystąpiły trzy orkiestry: Małe Grandioso, Orkiestra Grandioso Radom oraz Impacto de Radom. W spotkaniu na deptaku wzięli też udział m.in. siatkarze Cerradu Enei Czarnych Radom, siatkarki Leclerc Radomki Radom oraz szczypiornistki Akademii Piłki Ręcznej Radom.
Jeden z najwybitniejszych polskich plakacistów, laureat wielu międzynarodowych nagród, Michał Batory, zwyciężył w międzynarodowym konkursie na najciekawszy plakat gombrowiczowski. Został on zorganizowany przez Teatr Powszechny imienia Jana Kochanowskiego przy wsparciu Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz Muzeum Plakatu w Wilanowie. Konkurs został zorganizowany w związku z przypadającą w tym roku 50. rocznicą śmierci Witolda Gombrowicza i już na stałe będzie wpisany w program Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. Batory jest twórcą plakatu formatu światowego. Jest wymieniany pośród 100 najważniejszych plakacistów w ogóle historii plakatu. Jego książka, album w Chinach została wydana w milionowym nakładzie. To są rzeczy, które nieczęsto są udziałem polskiego twórcy. Za zajęcie pierwszego miejsca artysta otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 6 000 zł. Drugie miejsce przypadło w udziale Justynie Czerniakowskiej, a trzecie zajęła Anna Wieluńska. Wyróżnione plakaty zostaną zaprezentowane w Radomiu w dniu inauguracji 14. Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego, a także na pokonkursowych wystawach w różnych galeriach w Polsce. 14. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski odbędzie się w dniach 17-24 października 2020 rok. Łzy wzruszenia, gratulacje i najlepsze życzenia długich lat w szczęściu i zdrowiu. Atmosfera towarzysząca uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego jest zawsze pełna najlepszych emocji. W Urzędzie Stanu Cywilnego odbyły się uroczystości związane z wręczeniem specjalnych odznaczeń z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego. Gratulacje i najlepsze życzenia złożył dostojnym jubilatom prezydent Radosław Witkowski. Odznaczenia otrzymały 24 pary, które świętowały kilkadziesiąt wspólnie spędzonych lat. Przy takich okazjach młodzi patrzą na pokolenie swych rodziców i dziadków z podziwem, szacunkiem i nadzieją, że ich życiowe wybory będą równie udane i nagrodzone wspólnymi, szczęśliwymi latami. To wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miejskiego. Zapraszamy Państwa za tydzień.